Jakoś nie wiem, chciałem zagrać wyjątkowo drużynowo. How did you get stuck in 1600? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Progress League. Dzisiaj zagramy sobie tryb 2-2. Nasza ranga to Grand Champion 2 Dywizja 1 i zagramy sobie dla odmiany białym Octane'em. No i okej, pierwsze spotkanie w naszym teamie Shiro. Widzę, że każdy gra po prostu samotnie. Nikt tutaj nie jest w drużynie ze swoim teammate'em. No i okej. Generalnie mega mi się podoba optycznie ten taki Fenek? Octane z nagrodą za SSL-a oraz białymi zombami. Dodatkowo też jest Gold Rush tutaj, ale Gold Rush akurat z Bakesmoda, no bo aż taki majętny nie jestem. I na pewno na tyle na grę bym nie wydał. Ale mniejsza z tym, bardzo ładne auto. Nie gra mi się aż tak dobrze Octane'em jak Fenekiem, ale co tam. Tutaj mniej więcej sobie fejkujemy. Uderzamy piłkę. Na jedynkach bym tego nie polecał, bo to by była praktycznie stracona bramka z miejsca. Tutaj zaryzykowałem, dostaliśmy zniszczenie, nie usłyszałem przeciwnika. Nasz będzie podjeżdżał, to sobie tak go poasekurujemy. Dobra. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest ten taki kolejny ziomek. Boję się, że nas naraz zniszczy. Dobra. O kurde, ale dośrodkowanie wyszło tam. Troszeczkę mi ukradł boosta i nie miałem co zrobić. Co tutaj się w ogóle stało? No, unlucky powiedzmy. Prosto w niego trafił. To było niefortunne zdarzenie. Nie ma co tutaj winić Shiro'a. Okej. Okay. Dajesz rob. A, chciałem go zniszczyć, ale się nie udało. Taki tutaj do środka podanko. Dobra. Jakoś to ogarniemy. Od razu nas przeprosił teammate. Kurde, czemu on tu podjeżdża? Wolałbym, żeby został za nami, nas asekurować na wszelki wypadek, ale... Agresja, lubię to, czy coś. Dobra, niech sobie tam podjeżdża. Udało się nam go trochę sprowokować. Okej, okay, zabiorę szybko boosta, bo nie leci jeszcze kontra. Nie trzeba się tak wracać na pełnej. Mini wrzutka. O kurde, to mogłoby być niebezpieczne, bo Shiro się tak szybko nie cofnął. Ale tutaj za to robi bardzo szybki kontratak. Może do nas poda? Podał, ale nie był mnie na miejscu. Nie spodziewałem się, że aż taki mocny zagranie będzie. Na trójkach bym pewnie tam czekał, na dwójkach aż tak agresywnie nie podjeżdżam na wszelki wypadek. Przez co, jak widzicie, można też nie zdobyć bramki. Dobra, nie udało się wykonać dobrego podania do Shiro'a, aczkolwiek przynajmniej zniszczyliśmy oponenta. Okej, okay, jakoś to wybijamy. Zostawmy mu piłkę, ma wygodnie dużo do zaatakowania gościa. To musimy jakkolwiek wybić. O kurde, czemu on jedzie po lewo zamiast po prawo od razu do piły? Ale zbiliśmy do niego i znowu został bumpnięty niefortunnie. Tak, to by mogło być bramka jeszcze. Okej, okay, podbijamy do góry. Ten będzie poza pozycją, drugi zresztą też. Shiro powinien to przerzucić. Dobra, wpierdzielmy się mu. Mniej więcej wyszło, powiedzmy. Nie dotknąłem, ale oponent minięty, także jest dobrze. Mały fake. Ach, blokujemy piłkę. Gostek za nami jeździ, ale mniejsza. Kurde, nie spodziewałem się, że tak słabo wybije piłkę Rob. Już odpuściłem, a mogłem z tego spokojnie strzelić bramkę. Uderzenie niezbyt mocne, ale zdobywamy bramkę z dobitki. 1-1, nie jest źle. Okej, okay, tutaj ten strzał był, no przynajmniej trochę ich w zakłopotanie wprawił. Oj, teraz potrzebujesz przyspieszenia, czyli po lewo jedziesz. Okej, okay, to damy mu piłkę po lewo. Szczerze myślałem, że będzie jechał po prawo i zadziałało. Okej, okay, jakimś cudem jest z tego bramka. Wszystko co zrobiłem to spojrzałem, w którą stronę pojechał nasz teammate i postarałem się mu tam dograć. Teraz będzie po prawej. To strzelimy bezpośrednio gola. Dobra, nie strzelimy. Strasznie ryzykownie pojechałem po to przyspieszenie. Powinienem się od razu wrócić. Tutaj była mała ścinka ekranu. Także nie krzyczcie,
Jeszcze nowego sprzętu nie ma. Shayroll ładnie to wybił. A kopnę po prostu do przodu, nie miałem i tak przyspieszenia. Trochę oddanie piłki za Friko, ale niech stracę. Okej. Okay. Takie delikatne przyjęcie. Nie! Typie, co ty robisz? Ja pierdzielę. Nie wierzę, że przy wyniku 2-1 postanowił tak zdoublecommitować. I tracimy bramkę. Ajajaj, to boli, to boli. Całkowicie się nie spodziewałem, że w ogóle pomyśli o czymś takim jak lot na tę piłkę. No co tam, zdarzają się i takie rzeczy. Nie ma co się załamywać. O, ładny tutaj przelot naszego ziomka. Dobra, ta piłka powinna być podana do naszego Shayrolla. On lekko panikuje. Nie będę skakał razem z nim, bo nie ma sensu. Napiszmy nice one, żeby poprawić atmosferę po tej straconej bramce. Okej, okay. Pip podał, nie no, to było bardzo słabe wybicie, powinien ją kierować za wszelką cenę do boku, czy tam nawet trochę do tyłu, tak żeby nie dało się strzelić bezpośrednio przynajmniej i kupić trochę czasu. No nie zrobił tego. Tu znowu jakieś dziwne wywalenie się. I kolejne na środku. Dogrywam do naszego teammate'a, który nie zaufał, że się wywali przeciwnik, także tak naprawdę strasznie chaotyczne jest to spotkanie. I idealne uderzenie od poprzeczki. Mój czas reakcji tutaj był tragiczny. Jeszcze nas przeprasza ziomek. Dobra, mniejsza. Nadjeżdżamy. On od razu to wykopie do naszego. On coś tam strasznie długo najeżdża do narożnika. O kurde, nie stracimy z tego gola i to jest wszystko, czego pragnę. O! Jeszcze wrzutka? Ajajaj, jakby tam zaryzykował i pojechał na środek, to mogłoby być ładna bramka w zerowej sekundzie. Tak się nie stało, ale mniejsza. Znowu podanie do naszego teammate'a. I gol po wznowieniu? Tak jest, gol po wznowieniu. Tak to trzeba nazwać. Znowu po prostu zagrałem piłkę tam, gdzie jechał nasz teammate. Jedyne, co jeszcze polecam robić dodatkowo, to napiszcie, że na przykład need boost, czyli potrzebujecie przyspieszenia, albo że będziecie jechać po lewo, albo po prawo. To jeszcze ułatwi o tyle sprawę, że wasz towarzysz będzie od razu wiedział, że wy nie będziecie followowali wznowienia i wam poda po prostu piłkę na którąś stronę. Chyba, że nie ogarnie. No i okej, drugie spotkanie. Mamy Twitcha w teamie w przeciwnej drużynie FanJazera. Także już wszystko, co mogło być, to jest. O, jesteśmy 1-2. Freestyler w teamie chciał się podpisać przed fanem Jazera. Ale okej, mniejsza. O kurde, jeszcze nam przyspieszenie tutaj zajmował. Napisał mój błąd, więc oczywiście my się nie będziemy gniewali. Proszę nie wejść. Udało się to jeszcze jakoś zblokować. Kurde, to spotkanie może być też takie ciężkie. Dobra, podanie do naszego, ale dało się wyprzedzić przez moja. Mogłem jednak samemu kończyć akcję, ale jakoś nie wiem, chciałem zagrać wyjątkowo drużynowo. Ładne uderzenie po długim słupku, naprawdę ładnie to wyszło. Myślę, że mogę być zadowolony z tej akcji. On niepotrzebnie pojechał po to przyspieszenie, przez to był poza pozycją. No i tyle, tutaj jeszcze można skomentować. A, to dobra, ja nie skipnąłem powtórki przez przypadek. Tak patrzę, czemu ktoś nie pomija, a to byłem ja. Okej, okay, może wejdzie? Tak jest, 2-0. Nie mieliśmy przyspieszenia, ale nie odpuściliśmy. No i padła bramka w ten oto sposób. Taki w zasadzie agresywny edek. Spocony edzior, czy jak mu tam... How did you get stuck in 1600? Tutaj już nam słodzi towarzysz. Jak możemy utknąć w 1600? Ale kto powiedział, że my graliśmy dużo MMR-ów? MMR-ów, rankedów. No, nieważne. Też generalnie są dwie opcje odbioru, jak używam tego malowania za Supersonika. Jak mam gorszą gierkę, to ludzie lubią być agresywni. Generalnie każdy bardziej tryharduje. No, ale jak mam lepszą gierkę, to każdy z takim respektem podchodzi. Że o, mało pograł w tym sezonie. Czy coś takiego. Okej, okay, udało się wybić piłkę jakoś wspólnie. No tutaj sobie
Cofniemy. O, już zacząłem pisać na czacie przypadkiem. Dobra, odpuśćmy. Nasz powinien sobie tam pojechać. Ja sobie zgarnę tutaj minibuściki. Okej, zaatakuję piłkę. I gościu zarazem. I damy się zniszczyć. To akurat nie było w planie, ale... Co tam? Dajesz solar. Nie było to najlepsze uderzenie, aczkolwiek najgorsze też nie. Przeżyjemy. Tam tylko postraszyłem, bo nie miałem przyspieszenia, to nie było co skakać. Zostawilibyśmy tylko naszego samotności. O kurde. Dobra. Tutaj ładnie przybijamy. Nasz teammate uderza, jest 4-0. Naprawdę bardzo dobrze idzie to spotkanie. Zresztą na wynik też na to wskazuje. Pochwała od teammate'a. Nie jest źle w wielkim skrócie. Dobra. Uderzaj. W sumie nie zapowiadało się to spotkanie, żeby tak dobrze szło, bo tam na początku jakieś freestyle'owe akcje odwalał ziomek. Tutaj mu zgramy piłkę. W sumie bardzo fajnie. I przeciwnik się już poddał z tego, co tutaj można zauważyć. No więc raczej mecz wygrany. Nie ma co tutaj komentować dodatkowo. Ale... Kurde, chyba przez to będzie bardzo krótki odcinek. Dobra, prawdopodobnie zrobię cięcie, jeżeli będą AFK, ale nie są, bo się poddali. No i dobra, w sumie taki bardzo szybki odcinek wyszedł. Myślę, że pozytywny, myślę, że dzisiaj wyjątkowo nie gadałem dużo głupot. Jesteśmy na plus, mam już prawie 1600 MMR-ów w tym sezonie. Ja was jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jeżeli wam się podobało, to też możecie zostawić tam inne rzeczy. A ja nie będę przedłużał. Elo, elo.